Przed nami czas rozważenia Bożego Słowa i życzę nam wszystkim, żeby Pan Bóg dał nam taką możliwość, odwagę przy okazji, żebyśmy spoglądając w swoje własne serce, żebyśmy umieli tak rzetelnie rzeczywiście ocenić, w jakiej rzeczywistości żyjemy i jak żyjemy w tej rzeczywistości. Szczerze powiedziawszy, byłoby o wiele korzystniej, gdybyście byli bliżej tutaj mnie. Wielu jest dosyć daleko. Niezależnie od tego, wierzę, że dobry Bóg uzdolni nas wszystkich do tego, byśmy przyjęli dzisiaj Jego wolę. Rozpocznę może od takiej pewnej myśli, mianowicie jako Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, jako Jego członkowie, Jego wyznawcy. Oczekujemy na powtórne przyjście Pana Jezusa, które oczywiście położy kres wszystkim trudnościom i problemom ludzkości. I żyjemy w czasie oczekiwania i oczekujemy, mówimy o tym, dzielimy się tą myślą, żyjemy nadzieją, że Pan Jezus przyjdzie wcześniej niż później, tak bym to wyraził. Jednak póki co, moi drodzy, naszym życiem trzeba nam zaświadczyć dzisiaj na rzecz Pana Jezusa. Pozwólcie, że rozpocznę to dzisiejsze studium Słowa Bożego takimi kilkoma pytaniami, które są obliczone na osobistą refleksję. Czy jesteśmy gotowi na przyjście Pana Jezusa? Kiedy tak dzisiaj o tym pomyślicie? Czy jesteśmy przygotowani na ostateczne wydarzenia, które są przed nami? Czy mam coś do powiedzenia ludziom, którzy żyją obok mnie, na temat mojego Boga, na temat naszego Boga? I wreszcie, moi drodzy, czy jesteśmy uczniami Pana Jezusa, Jego świadkami, tak na co dzień, w naszym codziennym życiu? Przez pryzmat dwóch historii zapisanych w Piśmie Świętym, jednej historii w Starym Testamencie, drugiej historii w Nowym Testamencie, chciałbym zwrócić dzisiaj naszą uwagę, moi drodzy, na to, jak żyjemy, jak funkcjonujemy, jaka jest prawda o naszym życiu. Nie chodzi tutaj o stwarzanie pozorów, o udawaniu, ale jak rzeczywistość wygląda w Twoim i moim życiu. Jak to jest naprawdę? Zastanowimy się razem, jakie jest pouczenie zawarte w tych historiach. I rozpoczniemy od historii, która zapisana jest w Ewangelii Łukasza w rozdziale 10. I zapraszam Was do Słowa Bożego. 10 rozdział Ewangelii Łukasza. Znany fragment Słowa Bożego, niemniej jednak warto jest do niego ponownie wrócić. I będę cytował tutaj wiersze z 10 rozdziału od 38 i dalsze. Czytamy: w dalszej ich drodze zszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy Nim rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej na to odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tak mało, tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona, czytamy. Czytamy w tej historii o zdenerwowanej Marcie. Wydawać by się mogło biernej Marii, no i postawie, jaką przyjął Pan Jezus. Chciałbym od razu tutaj zwrócić Waszą uwagę, że nie chodzi tutaj
o wybór, jakiego należy dokonywać wyboru. Jak zwykło się uważać, czy mamy wybierać między działaniem a zastanawianiem się, czy komplementacją, czy mamy się zastanawiać nad sprawami doczesnymi, a wiecznymi. Zauważcie, że jedno nie wyklucza drugiego tak naprawdę. Po pierwsze, przedmiotem zarzutu Pana Jezusa Marcie nie jest jej praca, ale zauważcie, jest jej poirytowanie. I druga sprawa, Pan Jezus dosyć wyraźnie tutaj zajął takie stanowisko, wskazuje, że Słowo Boże w naszym życiu, w Twoim i moim życiu ma absolutnie pierwszeństwo. Pan Jezus nie zarzuca Marcie, że zajmuje się kuchnią, ale że jest za bardzo tym zatroskana i w ten sposób staje się niejako niewolnicą swojego działania, swoich obowiązków. Popada w pewną niewolę na własne życzenie. Oczywiście mamy troszczyć się o swoją rodzinę, o pokarm. Mamy pracować, aby się utrzymać, utrzymać swoją rodzinę. To ważna sprawa. Ale chciałbym wam poddać taką myśl, czy czasami nie jesteśmy podobni do Marty właśnie. Zabiegani, przeciążeni, poirytowani. W gruncie rzeczy stajemy się niewolnikami trosk dnia codziennego, trosk doczesnych. Jesteśmy w ciągłym biegu, ciągle się spieszymy, szukając czasu, którego nam ciągle brakuje. A im bardziej się śpieszymy, tym bardziej brak nam czasu. I to jest takie błędne koło zupełnie. Dzisiaj zauważcie, kiedy się spotykamy ze sobą nawzajem, z innymi, to generalnie bardzo często pojawia się taki komunikat: brak mi czasu, nie mam czasu. Ludzie, którzy odeszli z czynnej, że tak powiem, służby pracy, żyją na emeryturze, wypowiadają kwestię: słuchaj, brak mi czasu. Czasami się zastanawiam, jak to jest możliwe. A no to tak to pokazuje życie. Ludziom brak, być może i nam jest brak czasu. Zakładam, że tak jest. Nasze działanie, kiedy się śpieszymy, nasze działanie staje się mniej skuteczne. Wyczerpanie nieraz jakaś choroba, zawał serca, a w końcu śmierć może nas zatrzymują. 2000 lat temu w Betanii Maria usiadła u stóp Pana Jezusa i słuchała tego, co On ma jej do powiedzenia. Z książki Wielki Bój chciałbym wam tutaj ze strony 481 i 482 przeczytać kilka myśli. Posłuchajcie proszę. Lud Boży otrzymał Pismo Święte jako ochronę przeciwko fałszywym naukom i oszukańczej mocy duchów ciemności. Szatan stosuje wszelkie możliwe środki, by uniemożliwić ludziom zdobycie wiedzy biblijnej, ponieważ wyraźnie demaskuje ona jego oszustwa. Przy każdym ożywieniu dzieła Bożego książę zła wzmaga swoją działalność, czyni teraz przygotowania do ostatecznej walki przeciwko Chrystusowi i jego naśladowcom. Wkrótce ujrzymy ostatnie zwiedzenie. Antychryst przedstawi swe wspaniałe dzieło przed naszymi oczami. Jego fałszerstwo będzie tak bardzo podobne do prawdy, że bez Pisma Świętego nie będzie można odróżnić fałszu od prawdy. Z Biblią w ręce należy więc badać każde twierdzenie i każdy cud. Ci, którzy starają się zachowywać wszystkie przykazania Boże, będą wyśmiewani i wyszydzani. Jedynie w Bogu będą mogli się ostać.
Aby wytrwać w przyszłych doświadczeniach, muszą dobrze rozumieć wolę Bożą, objawioną na kartach Pisma Świętego. Mogą czcić Boga tylko wtedy, gdy osiągną właściwe zrozumienie Jego charakteru, Jego zamiarów i Jego rządów. Tylko ci, którzy żyją zgodnie z prawami zawartymi w Biblii, ostoją się w ostatecznej walce. Każdy stanie przed wyborem, czy słuchać Boga, czy ludzi. Rozstrzygająca godzina już się zbliża. Czy mocno opieramy się na skalę niezmiennego Słowa Bożego? Czy jesteśmy przygotowani, aby stanąć w obronie przykazań Bożych i wiary Jezusa? To są pytania, które dzisiaj stawia nam Bóg. Wiele takich pytań, wiele takich miejsc jest, gdzie Pan Bóg stawia nam pytanie, czy jest to dla Ciebie ważne? Kolejna historia zapisana jest w pierwszej księdze Mojżeszowej, w Księdze Rodzaju, ale zanim tam, że tak powiem, zajrzymy, to chciałbym Was zaprosić, będąc w Księdze Ewangelii Łukasza, do 17 rozdziału. I tutaj, kiedy Pan Jezus mówił na temat końca świata, kiedy mówił o różnych znakach, mówił o dniu swojego przyjścia, to w 17 rozdziale, w wierszu 32, niejako wtrącił taką myśl. Mówi tak: miejcie w pamięci żonę Lota. Mimochodem wspomniał: miejcie w pamięci żonę Lota. Otwórzmy zatem 19 rozdział Księgi Rodzaju. Nie będziemy tej historii czytać, ale chciałbym, żebyśmy mieli otwarty tekst, żebyśmy mogli tam sięgnąć i może przeczytać 2-3 wiersze. Co wiemy na temat tej rodziny? Moi drodzy, wiemy ze Słowa Bożego, że żyła ona w mieście, które jest obrazem upadku moralnego i religijnego świata tuż przed przyjściem Pana Jezusa. I w 19 rozdziale czytamy 4-5 wiersz, może przeczytam, gdzie czytamy takie oto słowa. Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkańcy w Sodomie, mężczyźni, młodzi i starzy ze wszystkich stron miasta otoczyli dom. Wywołali Lota i rzekli do niego: gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi obcować. My w tym tygodniu czytaliśmy, zastanawialiśmy się nad 19 rozdziałem Księgi Rodzaju w kontekście lekcji dzisiejszej. Zachowanie mieszkańców wskazywało jasno i wyraźnie o zupełnym upadku moralnym. Rzeczywistość, w której my dzisiaj żyjemy, coraz bardziej przypomina Sodomę. Czym charakteryzowali się mieszkańcy Sodomy? I charakterystyka mieszkańców Sodomy przedstawiona jest w Ewangelii Łukasza. I z powrotem zapraszam Was do 17 rozdziału Ewangelii Łukasza. I w 17 rozdziale zapisana jest taka charakterystyka. Będę czytał od wiersza... Może przeczytajmy od wiersza 26. Jak działo się, Pan Jezus mówi, za dni Noego, tak będzie również się dziać za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i przyszedł potop i wygubił wszystkich. Tak tutaj czytamy. Dalej Pan Jezus mówi tak: podobnie jak się działo za czasów Lota. Jedli i pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Ktoś może zapytać, ja chcę Was zapytać, co było złego w tym,
jak żyli ludzie w Sodomie, gdzie czytamy, kupowali, sprzedawali, sadzili, jedli, pili, żenili się i tak dalej. Co w tym było złego, waszym zdaniem? W tym nic złego nie było. Przecież my dzisiaj żyjemy dokładnie podobnie. W ogóle ludzkość z pokolenia na pokolenie podobnie żyje. Nie było w tym nic złego. Natomiast tragiczne w skutkach dla tych ludzi, moi drodzy, jak się okazuje, jak podaje historia, jak Pan Bóg nam to przedstawia. Tragiczne w skutkach dla tamtych ludzi było to, że sprawy materialne, posiadanie i zdobywanie, pomnażanie było głównym celem ich życia. Bóg, życie dla Niego nie było brane pod uwagę. A jak jest dzisiaj w twoim życiu? Chcę postawić pytanie nie życiu innych ludzi, ale dzisiaj kieruję pytanie do ciebie, bracie, siostro, przyjacielu. Jak jest w twoim życiu dzisiaj? Naprawdę jak jest? Ty wiesz i Pan Bóg wie. Pan Bóg wie, jak ja i ty żyjesz. I prawdą jest, że wiele razy stwarzamy pozory. Wiele razy udajemy. Pan Bóg wie, jak jest naprawdę. Pan Jezus ostrzega nas, że podobnie będzie w czasach końca. Ludzie, którzy żyli przed potopem, którzy żyli w Sodomie, byli duchowo martwi, umarli duchowo. Pan Jezus pragnie być z tobą i ze mną każdego dnia. Czeka na nas, czeka, kiedy przestaniemy się śpieszyć, czeka, kiedy w domu usiądziemy, otworzymy Jego Słowo i przeczytamy i zaczniemy się nad Nim zastanawiać. Czeka na nas, bo nas kocha. Ale moi drodzy, my nie przychodzimy na spotkanie, bo jesteśmy bardzo zajęci, bo mamy wiele spraw do zrobienia w życiu, bo musimy to i musimy tamto, dlatego, że jesteśmy bardzo zajęci, jesteśmy nieprzystępni i Pan Bóg widzi nasze życie. Może niektórzy pomyślą sobie teraz, no chciałbym, tak jak Maria, więcej czasu spędzać przy Słowie Bożym, ale po prostu nie mam czasu. Mówiąc tak, przyznajemy się do tego, moi drodzy. No właśnie, przez chwilę zastanówmy się, co się kryje tak naprawdę za komunikatem nie mam czasu. Powiem wam wprost. Za komunikatem, czy ty wypowiadasz ten komunikat czasami, czy ja go wypowiadam, kryje się taki komunikat, takie przesłanie, że ta sprawa mnie nie interesuje. My nie mamy odwagi tego powiedzieć wprost komuś, więc łatwiej się nam jest ukryć za słowem, za wyrażeniem, wiesz co, ale ja nie mam czasu. Mamy czas na to, co dla nas jest ważne w życiu. Zabiegamy wokół swoich spraw, kupujemy, budujemy, dlatego że to jest dla nas ważne. Pracujemy często ponad normę czasową. Dlaczego? Bo to z jakichś powodów jest dla nas ważne. Śledzimy wiadomości, oglądamy ulubione seriale, programy, czytamy ulubione książki, dlatego że to jest dla nas ważne. Jest tak wiele spraw ważnych, które musimy załatwić, moi drodzy. A Pan Jezus mówi, apostoł Jan zapisał to w natchnieniu. Pan Jezus mówi, oto stoję u twoich drzwi, twojego serca i pukam. Ja wiem, że ty masz życie wypełnione po brzegi, ale Pan Jezus mówi, ja stoję i pukam. I kiedy ty otworzysz drzwi swojego serca, kiedy ty się zatrzymasz w tych wszystkich swoich ważnościach,
i poświęcisz trochę czasu, otworzysz moje słowo, to wtedy ja pójdę z Tobą. Wtedy ja będę obecny w Twoim życiu. Będziemy razem szli przez życie. No ale my nie mamy czasu. Tak bardzo nam brakuje czasu dla Boga. Dzisiaj jest czas, żebyśmy, zastanawiając się nad tymi kwestiami, podjęli nowe decyzje dla Boga i dla samych siebie tak naprawdę. Pan Jezus kieruje w swoim słowie do nas stanowcze, zdecydowane słowa ostrzeżenia. One również są zapisane w Ewangelii Łukasza, tym razem w 21 rozdziale. Chciałbym je przeczytać. Pan Jezus nas ostrzega. Cytuję tutaj wiersze od 34. Uważajcie na siebie, mówi Pan Jezus, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie bowiem dzień, przyjdzie bowiem on na wszystkich, którzy mieszkają na całym obliczu ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Uważajcie na siebie, mówi Pan Jezus. Nie oszukujcie się. Nie ociągajcie się w decyzjach, w postanowieniach. Myślę, że zanim dzisiaj zakończymy, mamy taką kolejną okazję, aby popatrzeć na swoje życie przez pryzmat kolejnych pytań, które chcę wam postawić, które niejako niech będą takim zamknięciem tego rozważania, które dzisiaj razem przeżywamy. Jak wygląda twoje i moje życie? Bracie, siostro, jak przedstawiają się twoje i moje priorytety w życiu? Co jest dla nas najważniejsze? Ellen White, chrześcijańska pisarka, z natchnienia napisała, że rzeczy najważniejsze w naszym życiu są te, którym poświęcamy najwięcej czasu. I tutaj się nie jesteśmy w stanie oszukać. My możemy oszukać drugiego człowieka, brata, siostrę w zborze, ale siebie nie oszukamy. Co jest dla nas dzisiaj najważniejsze? Jak się przedstawiają nasze priorytety? Jak brzmi twoja i moja deklaracja wierności Panu Bogu? I wreszcie, kto jest dla nas autorytetem w życiu? Czy Bóg, o którym się uczymy, którego poznajemy, o którym mówimy, czy Bóg jest autorytetem w twoim i moim życiu? A jeżeli jest, chwała Mu za to. Jeżeli wiemy, że jest, to żyjmy zgodnie z tym, jak wiemy, że jest. Na koniec, moi drodzy, a może jeszcze nim ostatnie słowa zakończenia wypowiem. Chcę z wami podzielić się takim epizodem. Mianowicie żyją ludzie wokół nas i nie należą do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Mają swoje problemy, borykają się z trudnościami, żyją w trudzie i znoju, tak jak my nieraz. I chcę wam powiedzieć, ludzie, którzy może nie mówią na temat Pana Boga, bo Go nie znają, ale spotykają się ze sobą. Spotykają się nieraz po nocach. Byłem ostatnio na takim spotkaniu w pewnej grupie ludzi. Rozstaliśmy się koło 4 nad ranem. To pod takim ogólnym tytułem nocnych Polaków rozmowy. I ludzie rozmawiają o swoim życiu. Szukają sposobu, jak wyjść z problemów swojego życia, jak żyć inaczej, lepiej. Dziękuję Panu Bogu, że mam czasami taką okazję podzielić się tym, że jest Bóg na niebie i tym ludziom powiedzieć,
że tylko Pan Bóg ma rozwiązanie dla tego świata, również dla ich życia. Ludzie ci spotykają się dzisiaj w szkole sobotniej, mówiliśmy, ile czasu jesteśmy gotowi poświęcić dla drugiego człowieka. Przy okazji dla siebie, zauważcie. Jeżeli Bóg jest dla nas autorytetem, że tak się powtórzę, to trzeba do Niego powrócić. Tak jak w historii czytamy, Łukasz zapisał w 15 rozdziale o synu, tym młodszym, który wyszedł z domu, by po dłuższym czasie, kiedy roztrwonił majątek ojca, do niego wracać. I my czytamy, i warto sobie przypominać słowa, które wypowiada ojciec, który na niego czeka. Wiecie, ojciec czekał na niego dzień po dniu i dzisiaj ojciec czeka na ciebie i na mnie dzień po dniu. I wtedy ojciec, kiedy zobaczył syna, który wracał, pamiętacie, powiedział, ten syn mój był martwy, umarł, a teraz ożył, żyje. Są znamienne słowa. Bez Boga możesz pracować, bez Boga możesz się bawić, bez Boga możesz chodzić tam, możesz chodzić tu. Ale czy to jest życie? Pomyślcie o tym, bracia, siostry, przyjaciele. Może w najlepszym przypadku możemy nazwać to egzystencją, ale nie życiem. Kiedy wracamy do Ojca, wtedy zaczynamy żyć. Nasze życie nabiera sensu. Pan Jezus wypowiedział taką kwestię, apostoł Jan ją zapisał. Pan Jezus powiedział, ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, mówi Pan Jezus, ten przynosi owoc w swoim życiu. Przynosi wiele owoców w swoim życiu. I dodaje, beze mnie nie potraficie żyć. Beze mnie nie przyniesiecie żadnego owocu. Pan Jezus mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. Niech dobry Bóg nam błogosławi. Amen. Amen.